Z czego wynika niskie poczucie własnej wartości? Nie wiem, z kompleksów, których pewnie gdzieś tam z dzieciństwa się nałykałem. Mi się wydawało przez pół życia, że ja muszę zawsze przyjmować i zgadzać się na to, co jest. A mało tego, jeśli tego nie przyjmę, to jeszcze ktoś sobie źle o mnie pomyśli. Widzę się w horrorze o zombie. O zombie akurat, tak? Tak, o zombie. Chociaż teoretycznie ten horror to powinien mieć jakieś siły nadprzyrodzone. Dzień dobry Państwu, witam w kolejnym odcinku Gwiazdozbioru i z wielką przyjemnością chcę zapowiedzieć naszego gościa, a jednocześnie jednego z moich ulubionych aktorów, Tomasza Szucharta. Dzień dobry. Dzień dobry, bardzo miło. Dziękuję za przyjęcie zaproszenia. Wczoraj miałam taki wieczór, który i dzisiejszy poranek, który spędziłam z tobą oglądając, jeszcze przypominając sobie różne filmy i też dzisiaj rano słuchając twojej rozmowy z Szymonem Majewskim, którą państwu też polecam, bardzo interesująca. No i wczoraj obejrzałam ponownie film Chrzest. Mhm. Który był też takim, można powiedzieć, nomen omen, takim chrztem filmowym dla ciebie, czyli 2010 rok i takie mocne, męskie kino. Film Marcina Wrony, o którym pewno porozmawiamy trochę też później. Mhm. I od razu nagroda. Jak to zadziałało na ciebie? W taki sposób było to z jednej strony jakimś wyzwaniem, za chwilę też nagroda teatralna, za chwilę też jesteś Bogiem, kolejne nagrody, czyli od razu taki sukces wielki. Też opowiada często, że właśnie no, pochodziłeś z małej miejscowości i to wszystko tak nagle na ciebie spadło, zupełnie znalazłeś się w innym świecie. Czy miałeś taki czas, że ci się po prostu przewróciło w głowie, że taka soduwa się pojawiła? Pewnie to nie jest pytanie do mnie. Ja w ogóle zawsze uważam, że osoby, które są pytane o to, czy ci odbiła sodówka, to... Chodzisz na terapię, w związku z tym jesteś już pewno świadomy tego, jak nie to jest, nie jest to właściwa, pewnie właściwy adresat, bo nie wiem, czy to... Pewnie parę osób by się znalazło, które mogłyby potwierdzić, że mi uderzyło, a też pewnie parę, które by mogły zaprzeczyć. Ja nie wiem, ja... Ja chyba od jakiegoś, no to z samego początku starałem się brać wszystko z inwentarzy, z całością dobrodziejstwem inwentarza, to co mnie spotyka i to jak ja się zmieniam, nie? Ja nigdy nie utrzymywałem, że ja się nie zmienię w jakichś tam aspektach, bo po prostu no, byłbym chyba idiotą po prostu, gdybym tak twierdził, no bo ludzie się zmieniają i nawet zakładając, że co 7 lat się wymieniają nam wszystkie komórki, to i tak jesteśmy inni, ale czy poglądowo, dużo rzeczy musiałem w sobie przetrawić, ale chyba tak klasycznie, no, czyli od szczeniackiego, takiej bezczelności, poprzez oczywiście zmianę jakichś paru spojrzeń na parę tematów. Ale tak, żeby sodówka, no jeśli traktować, że sodówka to jest takie coś, że nie wiem, że nagle zaczynam być, zaczynam bardzo się wywyższać ponad innych, to raczej nie, bo ja po prostu człowieka lubię jako stworzenie i lubię ludzi w ogóle, chociaż wielu nie rozumiem. Ale to też jest jakby temat mojej pracy, no to jest w ogóle szukanie postaci i rozmowa z człowiekiem. Więc ja lubię moją pracę wykonywać i zawsze lubiłem analizować człowieka, każdego. Nawet miałem kiedyś taki challenge sobie robiłem, że brałem sobie na przykład na tapet jakąś postać ze świata celebrytów, której nie znam w ogóle, nie? Pół zdania, ani nie znam osoby, która by znała tę osobę. Ale na przykład brałem sobie do analizy różne jej wypowiedzi oraz no właśnie wywiady, czy tam gazetowe, czy telewizyjne. I na przykład starałem się zrozumieć, kim ona jest. Dlaczego ona tak może myśleć, a inaczej? Oczywiście zestawiając to z jej biografią. No i tak sobie, taką zabawę sobie robiłem, ale też świadczącą o tym, że po prostu mnie interesuje człowiek. Więc
Więc myślę, że wywyższając się nad jakiegoś innego, drugiego człowieka, to bym mógł coś stracić z takiego obiektywizmu w tym kontakcie z ludźmi. No. No i też możliwość właśnie jakiejś obserwacji, która daje ci potem, no, wzbogaca twój warsztat. No, a to w sumie głównym jest moim takim, jeżeli chodzi o pracę, moim zadaniem, to jest ciągłe wzbogacanie warsztatu i, no i szukanie źródeł, z których mogę potem sobie brać do ról, nie? Tak. Mówiłeś też o tym, że byłeś właśnie w młodości, co by świadczyło może, że rzeczywiście się tak nie zaszumiało ten sukces aż tak bardzo w głowie, że byłeś taką osobą bardzo mało asertywną. Przeczytałam taki wywiad z tobą z Onetu i to był chyba po Jesteś Bogiem. Mhm. I ktoś tam powiedział, że tak bardzo jesteś taki, no, nie gwiazdorski, bo odbierasz od razu telefon, a ty odpowiedziałeś, że to dlatego, że jakoś tam, nie wiem, zgubiłeś ten poprzedni i teraz masz nowy, w związku z tym nie wiesz, kto dzwoni, a tak to jednak nie podnosisz, nie odbierasz, ze względu na to, że jesteś mało asertywny i jak ci proponują jakieś tam, nie wiem, dzwoni ktoś z banku, żeby jakiś kredyt wziąć, czy jakieś garnki, czy coś tam, to ty nie potrafisz takiej osobie powiedzieć, nie, dziękuję, rozłączyć się, tylko starasz się... Bardzo ciężko mi, bardzo mi to ciężko, później oczywiście... Znam szereg dowcipów, które można takim osobom robić, ale nigdy nie wpadam na nie od razu. Ale w ogóle bardzo ciekawy też wywiad z niejakim OSTR-em wyszedł niedawno w internecie, go słuchałem i on tam wspomniał o takiej rzeczy, że normalnie nie odbiera telefonów od nieznanych numerów, ale ten akurat odebrałem i coś, bo tam ktoś do niego dzwonił, ten akurat odebrałem, nie wiem, chyba mnie zaciekawił ciąg tych cyfr. I że ja mam bardzo podobnie, że ja bardzo często nie odbieram nieznanych numerów, chyba że mnie coś rzeczywiście w samym numerze zaciekawi. O kurczę, fajnie, że ta siódemka i dwie siódemki przedzielone zerem, tak jakieś to ładne. Aha. Znaczy, że takie to jest dziwne, że nie wiesz, dlaczego odbierasz telefon, ale po prostu akurat ten odbierzesz, bo coś w tym numerze, co się wyświetla, jest ciekawego. No bo tak raczej nie odbieram, bo rzeczywiście ja asertywności się uczę, ale to pewnie przejdziemy, bo już rozmawialiśmy przed programem, że terapia mi dużo rzeczy poustawiała i pomogła, bo tak, no asertywność na poziomie zerowym przez pół życia. A teraz już lepiej, tak? Jest lepiej, ale to jest jeszcze ciągła praca. No? Żeby to osiągnąć na takim normalny poziom, co powinien każdy człowiek mieć, to jeszcze nie. A z czym to wiążesz, jak rozmawiacie na tym na terapii, na ten temat? No bo też jeszcze zaznaczmy, czym jest, bo to też czasami ta asertywność jest różnie rozumiana, bo czasami jest to rozumiana taka, że ktoś, że nauka namówienia nie. No a to znacznie szerzej jest, prawda? No bo to też trzeba umieć to nie powiedzieć w taki sposób, żeby kogoś nie urazić i... To jest jedno, żeby nie powiedzieć, znaczy, żeby umieć odmówić, ale też ona jest u mnie zawsze bardzo mocno połączona z poczuciem własnej wartości. Aha. I myślę, że to razem wespół kulało bardzo często. A z czego wynika niskie poczucie własnej wartości? Nie wiem, z kompleksów, których pewnie gdzieś tam z dzieciństwa się nałykałem, ale... Konkretów tutaj, to nie jest takie miejsce, żeby ani o takich konkretach mówić, ale no na pewno również gdzieś tam to moje wiejskie pochodzenie z takiej popegeerowskiej wsi gdzieś tam. Ja pamiętam, jak poszedłem do liceum, do Gdańska, jako bardzo dobry uczeń. Dobrze się uczyłem i zrozumiałem, że na przykład w tym Gdańsku też... do mojej klasy no, bardzo wielu mądrych ludzi przyszło. I to jeszcze matwis, zdaje się. Tak, matwis informatyczny. I ja tam zrozumiałem, że ja pewnych rzeczy, które oni, z którymi oni już przyszli, ja nawet o nich nie słyszałem. I miałem takie, o kurczę, że ta różnica nawet z czego my startowaliśmy była zupełnie inna. Nie? Ja oczywiście każdy potrafi to potem w jakiś sposób przekuć. Niektórzy naddają i stają się właśnie jeszcze bardziej super pewni siebie. Ja wziąłem połowę tej cechy, to znaczy raczej po mnie nie jest niełatwo poznać, że ja się stresuję.
Ale w środku jest taki dygot, który mi też odbiera czasem, znaczy dostaje małpiego rozumu w pewnych sytuacjach. I, no i to potem również rzutuje właśnie na tą asertywność, na właśnie brak umiejętności zawalczenia o siebie tam, gdzie można walczyć o siebie, albo gdzie nawet trzeba walczyć o siebie. Bo mi się wydawało przez pół życia, że ja muszę zawsze przyjmować i zgadzać się na to, co jest. A mało tego, jeśli tego nie przyjmę, to jeszcze ktoś sobie źle o mnie pomyśli, a moja potrzeba, żeby być akceptowanym była tak duża, że wolałem się zgodzić nawet na rzeczy, które wewnętrznie się ze mną kłóciły i no to, to tak, tą asertywność rozumiem. No. Aha. Też taki powiedziałabym o tym, o czym mówisz, ale też taki pewien paradoks z tym wszystkim jest, że mówiłeś z jednej strony, że właśnie też ta wieś to że jesteś też, masz dużo rodzeństwa, w związku z tym no, nie byłeś wychuchany jedynakiem z bogatej wielkomiejskiej rodziny. I też, że to, o czym teraz się dużo mówi, czy też się mówiło powiedzmy w zeszłym roku, czyli o tej pewnej przemocy, mobbingu w szkołach teatralnych, czy też w teatrze, w filmie, że ty pewnych rzeczy nie zauważałeś jako przemoc, bo dla ciebie to było czymś zupełnie normalnym i traktowałeś to jako coś, co może nawet coś daje, tak? Bo ktoś ci powie coś w jakiś sposób brutalnie. A teraz to zauważasz, że no pewna właśnie ta przemoc była, jest i ty jesteś temu bardzo przeciwny. I jeszcze ostatnie zdanie na ten temat, bo tu różni goście do mnie przychodzą i też no najczęściej to jest taka ocena właśnie bardzo negatywna tego, ale na przykład Krystyna Janda powiedziała i akurat chyba mówiła i o profesorze Bardinim, o panu Rudnickim i że tak naprawdę to jest coś, że na przykład tam kazali jej pokazywać nogi w czasie egzaminu, czy ma dobre, i że sobie z niej żartowali i że też potem na studiach były takie, że pan Bardini stawał przed lustrem i trzeba było mówić o swoich wadach i przy całej grupie. I Krystyna Janda powiedziała, że no może to było rzeczywiście jakieś przekroczenie, ale że tak naprawdę to było w jakiś sposób ważne, dlatego że te osoby, które były słabsze emocjonalnie, no to no, jakby mogły zrezygnować, wiedząc na tym, że żeby być aktorem i być w tym środowisku, no trzeba mieć twardy tyłek. No twardy tyłek, czy nawet trzeba mieć dość szybko uzmysłowić sobie, że zawód ten polega na ocenie. Natomiast tu bym polemizował z panią Krystyną, bo z pewnością rację ma w tym aspekcie, że na nią, jej to pomogło i na nią to działało. I mało tego, pewnie bym do tego klubu również należał, że mi również by pomogło, ponieważ ja sobie z tą przemocą w taką właśnie potrafiłem radzić, nie? I nie miałem z tym jakichś problemów. Ale dziś zauważam, że to nie była metoda na wszystkich i to po prostu nie działa na wiele osób, a wiele osób po prostu zamyka. I wcale nie oznacza to, że jeżeli ktoś zostanie, znaczy zamknie się w ten sposób, to znaczy, że nigdy nie nadawał się do tego zawodu. Znaczy, że tu jest ta różnica chyba, do której właśnie też doszedłem, bo to też nie jest tak, że miałem to od początku. Po prostu, a jeszcze dodatkowo dzisiaj uważam, że w ogóle każde metody przemocowe w żadnej pracy nie są tak naprawdę, w niczym nie pomagają. Zresztą to jest takie zawiadywanie strachem, no i często wykorzystywanie tych pozycji, że mogę coś więcej, bo stoję wyżej w hierarchii. No nie podoba mi się to. I zauważyłem, że dużą zmianę teraz w filmie oraz w teatrze. Trochę się to wyczyściło, towarzystwo. I nie zauważyłem żadnej jakby takiej negatywnej strony tego, że to się wyczyściło. Raczej same pozytywne ludzie. Ludzie chętniej chodzą do pracy, ludzie wolą tworzyć w miłej atmosferze. Wcale nie oznacza, że ci ludzie są słabsi, że teraz człowiek się rozleniwił albo że jest po prostu... Nie, tak powinno to wyglądać zawsze. Inna sprawa, że w tej całej dyskusji często pomija się, znaczy podstawową rzecz, którą się omija, to jest to, że to nie dotyczy tylko szkół teatralnych, teatru, filmu oraz w ogóle szeroko rozumianych artystów, tylko wszystkich w tym kraju. Ja wielu zawodów próbowałem w moim życiu, choćby wakacyjnie, bo często dorabiałem sobie czy do studiów, czy wcześniej chcąc kupić buty. I tam wszędzie również była ogromna przemoc.
jest do dziś. I potem ci wszyscy, którzy zaczęli przypisywać tylko naszemu świadkowi, tak, już z gruntu oczywiście złemu, i świadek, który jest który jest moralnie zły, jeszcze dodatkowo wychodzą takie rzeczy, no to wiadomo, no bo gdzie to się mogło dziać, jak nie u was, bo wy jesteście zepsuci. Jest oczywiście nieprawdą, bo to się dzieje wszędzie i to dotyczy wszystkich zawodów w Polsce. Ale też myślę, że to, co dostarczają nam media i te media mainstreamowe, ale no, i też i media społecznościowe, no to tak jak ty powiedziałeś, to ja to nazywam też zarządzanie kortyzolem, czyli rzeczywiście, wiesz, na bardzo mocnych emocjach, brutalnych dyskusjach, obrażaniu się, to polega i rzeczywiście tylko stygmatyzowanie waszego środowiska też. To chyba Andrzeja Herę to zdenerwowało gdzieś tam, było takie pytanie mu zostało. No, chociaż Andrzej w tym momencie, znaczy ja tej wypowiedzi nie wiem, czy chcę nawet komentować, no ale tutaj po Andrzeja stronie to też w ogóle nie jestem, no bo jego wypowiedź nie wiem, czy jest spowodowana silnymi emocjami, ale ona była dość taka... Znaczy, krótko mówiąc, w świadku raczej się z tej wypowiedzi śmiejemy, bo tam też użycie zdań typu nam, artystom, mówić, co my mamy, no to też, to było właśnie to, o czym rozmawialiśmy też chyba przed programem, że właśnie stawianie się jako mistrz i wy tam na dole wszyscy, no ja nie lubię tego rodzaju narracji, ale... Andrzeja oczywiście bardzo cenię jako wybitnego aktora i też dużo rozmów ciekawych z nim miałem. No ta wypowiedź mu nie wyszła, moje zdanie. Dość wcześnie pomyślałeś sobie o tym, żeby, tak przynajmniej wynika z rozmów z tobą, żeby wszystkie role brać i próbować, natomiast nie chciałeś absolutnie do komedii romantycznych i nawet jakieś ćwiczenia na studiach, to też pokazałeś się jako tam jakiś ptak z uszkodzonym skrzydłem, więc taka jakaś taka etiuda, która była no, inna niż taki kto. Więc nie chciałeś być też amantem, chociaż warunki jak najbardziej. A to miło i chyba nie pierwszy raz się spotykam z czymś takim, że ja mógłbym być amantem. Nie, jakby no, w ogóle chyba samo słowo amant na pewno w moim domu oraz w mojej głowie raczej się nie kojarzy pozytywnie. Takie odebrałem wychowanie. Znaczy nie, w tym amancie bardzo często zostaje poza tym, że to oczywiście jest jakiś bożyszczy i piękny, przystojny, powiedzmy mężczyzna, jeśli to mężczyzna jest tym amantem, natomiast za tym nic więcej nie idzie. Miałem takie poczucie zawsze, że to tylko jest ta figura, jest ten look, ten ta zewnętrzność, no może jakieś delikatne cechy charakteru, ale tylko delikatne, ale że to jest jakieś ubogie. Ja to w ogóle tego nie lubiłem. Znaczy to być, później to oczywiście znalazło, bo jak czegoś szukasz, to potem łatwo sobie dopasować. I mi to znajdowało idealna podkładka w szkołach teatralnych. Właśnie jak pracowaliśmy nad różnymi scenami, to zawsze tam, gdzie był ten amant w danej scenie, to rzeczywiście on był jakiś jałowy. On nie miał w ogóle przebiegu emocjonalnego. Były jakieś takie postacie napisane tylko po to, że on wchodzi i ktoś ma do niego wzdychać. I to dla mnie było tak nieciekawe, a stwierdziłem sobie, że że zawód wybrałem bardzo ciekawy i chcę uprawiać ciekawie ten zawód, więc rzeczywiście, ale że sama komedia romantyczna, ja dużo znam komedii romantycznych paradoksalnie, bo dużo widziałem, szczególnie zagranicznych, brytyjskich komedii romantycznych, więc to nie jest gatunek, który z gruntu uważam, że on jest zły, ja po prostu się w nim nie czuję, żebym odnalazł. No i jakoś chyba krótkie, ale takie treściwe zdanie. No właśnie nie odnalazłbym się, a ja stwierdziłem, że nie mogę też robić czegoś tak mocno wbrew sobie. No. Może kiedyś przyjdzie jeszcze czas. Oczywiście wtedy już nie będzie raczej ta komedia romantyczna z moim udziałem w roli głównej. Chociaż dzisiaj też się robi komedie romantyczne. Ależ oczywiście. Oczywiście ludzi bardziej dojrzałych. Więc może jeszcze to kiedyś przyjdzie. No ja nigdy nie mówię nie, staram się, co dziwnie brzmi, nigdy nie mówię nie. Znaczy staram się nie mówić nie, bo potem też czasami trzeba odszczekać.
A po co to robić? Tak mnie trochę zainteresowało, że gdzieś w jakiejś rozmowie powiedziałeś, że jeszcze nie wszystkich gatunków próbowałeś i na przykład chciałbyś zagrać w horrorze na przykład. Na przykład tak. Tak? Tak, widzę siebie w horrorze o zombie. O zombie akurat, tak? Tak, o zombie. Chociaż teoretycznie ten horror to powinien mieć jakieś siły nadprzyrodzone, ale tutaj też coś ciekawego, coś na pewno z jakimiś... No zombie też nie są, że tak powiem... No tak, w sumie tak. Ludźmi. Ale tak, jakoś tak widzę. Widzę się w jakichś takich... Ja w ogóle lubię... się wychowałem trochę na takim kinie, no bo jak telewizja Polsat miała na jedynce mega hity, był taki czas, no to tych wszystkich Terminatorów i tych wszystkich innych Rambo i Rockich się naoglądało, to ja mam jakąś taką wielką potrzebę, która nie ma na razie jeszcze ujścia, żeby w czymś takim mocno krwistym zagrać. Mm-hmm. Tam dużo krwi i wybuchów. No ale nie, no Chrzest jest takim filmem. Ale ta krew i krew i wybuchy, one są w tym napięciu, a ja mówię o dosłowności. Aha. Tam ma po prostu się lać, sikać krew, stętnic. Jakoś coś takiego bym chciał zobaczyć. Nie, bo jak to przeszedłem, to pomyślałam sobie o tym, wiesz, o różnych właśnie twoich rolach. Takiej roli, gdzie jesteś taki ewidentnie zły, bardzo mi się zresztą podobało film Małgosi Szumowskiej W imię. Mhm. I tam jesteś tym blondasem, który tam z tych chłopaków, którzy i tak nie są grzeczni, bo to są chłopcy z Poprawczaka. Tak. I ty tam też zmuszasz do seksu jakiegoś swojego kolegę z Poprawczaka, który tam popełnia samobójstwo. Rzucasz się też na wychowawcę i ty tam właściwie rządzisz. I tam wchodzisz i z tym swoim błękitnym, zimnym spojrzeniem jesteś taki rzeczywiście zły. I bardziej myślałam sobie o tym, że jeżeli jakieś takie role w horrorze, to takie typu Jack Nicholson w Lśnieniu na przykład. Tak, nie, to oczywiście, że takie również. Nie, ja w ogóle jestem otwarty, no bo ja ten horror poniekąd podałem dlatego, że to gatunek, który w Polsce nie istnieje i w ogóle wszystkie gatunki, które w Polsce nie istnieją, to w nich wszystkich chciałbym zagrać, nie? Bo to jest tak, że w ogóle chciałbym próbować i uważam, że jedyną taką też drogą do rozwoju jest właśnie próbowanie zawsze czegoś nowego. No. Mm-hmm. Też w czasie nauki tej mojej asertywności oraz wiary w siebie i w własne umiejętności, tam powolutku zacząłem się wspinać na jakieś takie levele, że zacząłem na przykład mówić zdania typu to umiem, co kiedyś było w ogóle nie do zrobienia, ale mogę śmiało powiedzieć, że parę rzeczy umiem w tym zawodzie już zrobić i parę rzeczy, ale też parę rodzajów ról, które przyszło mi, może też najczęściej grać, też już jakby bardziej umiem, nie? Więc skoro umiem, no to już mnie aż tak nie ciekawi, więc wolałbym znowu coś, czego nie umiem. Wyzwanie. I sprawdzić. Wyzwanie. Poszukać. Jeżeli jesteśmy jeszcze przy horrorze, bo przejdziemy do innych ról i też pewnej dynamiki twoich ról, ale jeżeli jesteśmy przy horrorach, no to zagrałeś też kolejny film Marcina Wrony, czyli Demon. No i jest to w jakiś sposób ocierające się o horror. No a z całą historią też z Marcinem Wroną, który popełnił samobójstwo, powiesił się w czasie festiwalu w Gdyni, to nadało jeszcze temu filmowi takiej, no rzeczywiście jakiegoś czegoś ezoterycznego i horrorowatego, takiej aury. Jak ci się pracowało z Marcinem Wroną? Czy mogłeś przypuszczać, czy aktorzy, którzy byli, że to jest osoba jakaś taka no, naznaczona, nie wiem, depresją, czy czymś... Nie wiem, od chyba tego czasu, tamtych wydarzeń nie rozmawiałem w taki sposób o Marcinie. Znaczy, Marcin był przede wszystkim moim przyjacielem. To nie jest tak, że nas łączyło, tak jak często łączą jednak aktorów i reżyserów, takie luźne relacje na zasadzie jesteś moim... jest moim aktorem albo gramy tego, no nie mamy jakichś bliższych zażyłości. Tutaj miałem trochę inną sytuację. Co do horrorowości tego filmu, to też... to jednak historia gdzieś tam dybuka, ale to nie miało być... To nie było to założenie tego jakiegoś strachu w tym... Wiadomo, że teraz legenda urosła po sytuacji z Marcinem. Ja byłem tam wtedy w Gdyni. Widziałem się z nim jeszcze o 1:00 w nocy. I byłem jedną z
pierwszych osób, czyli w zasadzie drugą osobą, która już pod tym hotelem stała, kiedy się to wszystko wydarzyło. Nie wiem, dla mnie to jest po prostu ogromna strata, ale analizując albo rozmowy, które przeprowadziłem i pod tym hotelem, ale także w nieodległej przyszłości, które przeprowadzałem z kolegami, którzy go znali więcej, lepiej, to się nikt nie spodziewał, nie? Bo to nie jest sytuacja na spodziewanie. Jeżeli ktoś mówi, że pewne rzeczy, znaczy można oczywiście dorabiać, że w tamtym spojrzeniu, wtedy, kiedyś, albo w tamtej rozmowie może było jakiś zalążek, nie wydaje się, nie? Znaczy nie wydaje mi się w ogóle jakoś realne to jego samobójstwo, nie? Ja wciąż je jakoś zupełnie inaczej sobie tłumaczę. Znaczy, że zupełnie nie w taki sposób, jako sytuacja depresyjna, której nie wytrzymał po prostu i w taki sposób postanowił sobie poradzić, tylko mam jakąś taką inną teorię. Nie jestem foliarzem, ale mam jakąś swoją teorię. Ale też nie chcę jej zdradzać. Nie, Marcin po prostu będzie zawsze dla mnie, znaczy raz, że osobą, która mi dała tę szansę tego debiutu rzeczywiście filmowego, który mnie brał do następnych rzeczy, znaczy, że po prostu to działało, ta nasza relacja. Przy nim się niesamowicie rozwinąłem, jako przede wszystkim dał mi szansę tu pracy kamerowej. Ja w Krakowie nie miałem kontaktu z kamerą, a okazuje się, że tego po prostu trzeba się nauczyć. To jest trochę inna sprawa, a on mi dał czas na nauczenie się tego. Podpowiedział mi jedne z lepszych rzeczy do aktorstwa, które usłyszałem w ogóle i do dziś je po prostu kultywuję. Więc jako taki nauczyciel, mistrz, ale też przyjaciel. Chcę po prostu, szkoda dla kina, że się to skończyło, nie? No wielka strata i rzeczywiście i też tam o różnych osób słyszałam. Dobre rzeczy o nim jako o człowieku, tak? Interesującym i tak dalej. Oczywiście też tam potem ta legenda, że oczekiwał, że dostanie nagrodę, a nie dostał nagrody, też wydawało mi się mało prawdopodobne w tym wszystkim, że taki, że tak powiem. To nie są powody, no. Tak, takie rzeczy były powodami, to... No. Na chwilę, kiedy mówimy o warsztacie, o ważnych rolach, to wspomniałam właśnie w Małgosi Szumowskiej w Imię. I tam było bardzo dużo tych chłopaków, którzy grali. Mhm, tak. Czy to byli naturszczycy? Tak. To byli naturszczycy. No tak, w tej grupie poza mną i Mateuszem Kościukiewiczem, bo Mateusz też był w tej grupie. No tak, no był. On był w tej grupie. On był w tej grupie. Tak, sobie musiałem szybko się różnił, tylko że miał długie włosy. Tak, ale był w tej grupie. No to poza mną Mateuszem, to chyba wszyscy tak byli naturszczykami z Ełku, z Białej Piskiej, z okolic. I bardzo to było dobrze poprowadzone, ponieważ wydaje mi się, że tak jak w kinie jeszcze tym PRL-owskim, gdzie było dużo tych naturszczyków i to było wszystko takie naturalne, chociaż to były już gwiazdy, a że trochę teraz ostatnio to już tych naturszczyków jest mniej i jeżeli nawet są, no to są raczej bardziej celebryci, którzy są... Celebryckie naturszczyki. Tak, i celebryckie naturszczyki, które stają się wielkimi gwiazdami. A tutaj rzeczywiście Małgosi Szumowski udało się tam, nie wiem, zebrać tych chłopców i tak puścić ich chyba na żywioł, prawda? Żeby oni byli sobą, że to nie było tak rozpisane, ty masz teraz to i to powiedzieć, że oni się uczyli tych ról. Oczywiście były część była improwizowana, no, część była napisana, część Gośka z Michałem Englertem jako tandem, część im podpowiadali, co tam zrobić. Część my podpowiadaliśmy, bo taki nasz udział jakby aktorski też był, myślę, że trochę wskazany nawet, że my tam też przełamywaliśmy pewne ale bariery. Ja myślę sobie, że też dla ciebie to też było to, że ty pochodzisz z małej miejscowości, do Nadmorza, to też dla ciebie wejście w taką rolę było łatwiejsze, bo ty rzeczywiście tam się wyróżniałeś, ale nie wyróżniałeś się tym, że tutaj jest ktoś, który ma świetny warsztat, jest tego, tylko też byłeś tym łobuzem. No tak, znaczy nie, tam była bardzo ciekawa, znaczy taka rodzina, bo tam była stworzona i ale takie sposoby, żeby tam jednak wniknąć w ten światek były tam przez nas. Pamiętam taką sytuację z Łukaszem Similatem
pewnym momencie, że chłopakom po prostu musieliśmy kupić wagon papierosów, żeby po prostu... Znaczy to była jakaś taka forma przekupstwa z naszej strony, ale też akceptacji, która była potrzebna w tym, żebyśmy... No bo Łukasz tam miał jednak tego opiekuna, ale ten opiekun też miał mieć jakiś, no jednak być zaakceptowany. No tak. To ciężko zrobić tak po prostu, kiedy nie masz prób, a nie masz dłuższego czasu przed, przed zdjęciami. No wszyscy trochę się pochyliliśmy nad całym tym projektem, żebyśmy trochę, no żeby to po prostu wyglądało, jakbyśmy tam byli, no i jakbyśmy byli z tego klimatu. Ale rzeczywiście, no jakby to nie są osoby, które jakby, albo postawy ludzkie, które były mi obce, no. U nas, tam gdzie się wychowywałem, no to wielu było takich chłopaków i łobuzów i to jest normalne. Te pierwsze role i po prostu role teatralne, te nagrody, to są wszystko role, no powiedzmy w chrzcie to są dwie główne role i że są dwie nagrody dla ciebie tak, i dla dublury, Wojtka tak, Zielińskiego. Natomiast, no i oczywiście Bodo też tytułowa rola. Na co zwróciłam uwagę, jeśli chodzi o seriale i zarówno Skazaną, jak i Wielka Woda, że to są filmy już pisane w nowych czasach takiego feminizmu filmowego. Czyli, że te role... No też Skazaną piszą kobiety. I że właśnie ten mężczyzna raczej pełni tą rolę drugoplanową i no niekoniecznie pozytywną. No powiedzmy tam w Wielkiej Wodzie jesteś... Skazanej to wprost mówiliśmy, że no tam ze świecą szukać jakiejkolwiek, nie tylko że postaci, ale zachowania jej mężczyzny, które tak. Jest okej. Okay. Także to tam no, wszyscy mężczyźni są... Tam, no tylko może pan Głowacki tak gra tam, ale że jest alkoholikiem, no, więc tam no, jakoś tak... No, a więc jeżeli nie jest zły, to tylko dlatego, że jest słaby, tak? Więc tak, trochę. Tak, no, tak, i tak. Też twoja rola, która no, jest to... trochę... No jesteś, tam jesteś słaby po prostu. To też nie jest, że to jesteś tam zły. Jeszcze potem... Słaby i głupi, bo jeszcze słaby, tak, bardzo zależało nam, żeby był głupi jeszcze. Także. Jak ty czujesz się w tym takim... Bo i też w jaki sposób Wielka Woda jest też takim filmem trochę tak, że jest no, dużo głupich mężczyzn i nagle pojawia się mądra kobieta, zbuntowana, masz potrzebę takiego męskiego kina znowu, jakiegoś filmu? Nie, nigdy nie miałem potrzeby męskiego kina, ani feministycznego kina, ani szowinistycznego kina. Kino ma dotykać, ale też bardzo gdzieś tam w jakiejś biurze castingowym, w jakiejś sali castingowej są takie cytaty z różnych wybitnych osób kina i tam właśnie było, że już nie pamiętam kogo, to było Hitchcocka chyba, ale nie dam sobie ręki uciąć, że kino też, dobre kino musi się tym charakteryzować, że jesteś gotów wydać po prostu na popcorn restaurację i tego, że jeżeli jesteś gotów dać te pieniądze, to znaczy, że kino było dobre, nie? Znaczy, kino ma dotykać, ma skłaniać do rozmowy, do refleksji, ale też może służyć rozrywce. A ja jestem gdzieś tam w tym wszystkim osobą, która ma to kino stworzyć. No. I tak do tego podchodzę. W każdej, myślę, roli znajduję jakąś fajną rzecz, którą można zrobić. Więc nie mam tak. Faktycznie, jak się zagrało kiedyś główną rolę, to masz takie potem wrażenie, że kurczę, no, znaczy teraz z mojej perspektywy, kiedy mam już tego na koncie trochę, to mam tak, że jak na przykład zagram główną rolę, to nagle mam tak, kurczę, albo bym chwilę odpoczął, nie? Ale jak potem gram na przykład trzy drugoplanowe, to może takie, kurczę, może bym coś większego chciał zagrać, nie? Mhm. Takie naturalne rozmowy samemu ze sobą, ale... Też kiedyś taką naukę dostałem właśnie w szkole teatralnej, że kurczę, pamiętaj, że ten zawód masz uprawiać kilka lat, nie? Znaczy, że ja jeszcze będę, jak zdrowie pozwoli, kilka lat go uprawiał. I to nie jest, że tak powiem, 100 metrów, nie? To jest długi dystans. To jest tak, że jeżeli chcesz go rzetelnie uprawiać, to
To na pewno nie takie rzeczy i nie takie rozkminki powinny cię dotyczyć, jak właśnie, czy to nie jest już za dużo takiego kina, czy potrzebuję takie kino. Nie, myśl o postaci, myśl o tym, co masz wnieść, co masz stworzyć. Wtedy to będzie zawsze ciekawe i zawsze będziesz chciał robić. A akurat też tak u mnie się w życiu układa, że raz na jakiś czas jednak tam coś główniejszego dostanę. Tak jakby w Wielkiej Wodzie Janek mnie obsadził jakby takiej głównej męskiej roli. No tak. Chociaż ona tam, jak mówię, no trochę Agnieszki Żuleskiej rola jest oczywiście taką bardziej sprawczą, ale ja lubię takie towarzyszące role. Ja zawsze stąd cieszyłem się z tych nagród właśnie gdyńskich, bo raz właśnie z Wojtkiem Zielińskim, a raz z Dawidem Ogrodnikiem ex aequo podostawaliśmy te nagrody, że ja mówię, że to jest dla mnie akurat duże wyróżnienie, bo to znaczy, że ja grałem w tandemie, nie? Albo nie tylko w tandemie, albo w większej ilości, znaczy, że ja w ogóle jestem graczem zespołowym, nie? Nie mam takich ciągot na indywidualizm. Stąd nawet jak na siłownię teraz chodzę, to nienawidzę tego, bo ja wolę pograć w piłkę, nie? Kiedy jest kilka osób, niż po prostu samemu z ciężarami zostać. Bo to nie lubię sportów indywidualnych, rzadko oglądam. Stąd też ten zawód tak traktuję. I na szczęście znowu wyłania mi się jakaś tam szansa na główniejsze role, bo coś tam znowu dostałem, zaraz będę robił. Nigdy nie mówię o tym co, ale znowu mam jakieś główne role, więc jest spoko. A inna sprawa, że ta fizyczność jak mi się zmieniła, to też tak jest, że no, na początku spróbowałem do czegoś przytyć, później próbowałem raz rzucić, jeszcze się udało, ale potem jak któryś raz znowu przytyłem do czegoś i nagle zaczęło się zazębiać i zacząłem wpadać w to, że miałem kontynuację w czymś innym, to nagle się okazało, że muszę w tym grubym ciele być dłużej czasu niż tylko taką chwilę jednego projektu. No i w związku z tym zostałem tak na parę lat i cieszę się, bo tak szukałem, albo nawet nie szukałem, tylko czekałem, aż ktoś mnie poszuka i mi znalazł znowu szansę na to, żebym się znowu zmienił, więc ja jestem teraz w trakcie metamorfozy, która skończy się za 8 miesięcy. Ale jak się skończy, to znaczy chudniesz, tak? Ale jak się skończy, to znowu będę chudy i znowu będzie to. Mam nadzieję, że to już będzie taki ostatni raz, kiedy już nie będę znowu tak tył z kolei. No to też nie za zdrowo, tak? Tak. Też już wiek się zmienił, że już teraz będzie coraz bardziej niezdrowo, no bo kiedyś jeszcze to może było i w miarę jeszcze kontrolowalnie zdrowo. I chudnięcie też jest trudniejsze w każdym razie. Jest coraz trudniejsze, ale jak mam nadzieję, mi się to uda zmienić, to będę o tym okresie, tym moim obecnym, czy tam jeszcze niedawnym, gdzie jeszcze większy byłem. Bo wyjdzie film Doppelganger przecież z Jankiem Cholubkiem, tam byłem największy w historii i jest to... Jaki film, przepraszam? Doppelganger, aha. Janka Cholubka, to tam będzie największa moja fizyczność, najgrubsza, to będę sobie zawsze wtedy opowiadał, że to był taki mój okres, w którym walczyłem o ciało pozytywność. Nazwę to jakoś okres niebieski mojej twórczości. Ale z Jankiem Cholubkiem, a tutaj ostatnim gościem była mama Magdalena Zawadzka w programie i też no, bardzo ciepło się o Janku i właśnie o tym, jak mówiliśmy o tej wcześniej, o tej przemocy, że właśnie Janek tak z taką czułością traktuje. Nie, on kocha aktorów, to jest niesamowite po prostu. Też kultura wyniesiona też pewno z domu i takie właśnie ciepło do człowieka. Jeszcze jeden film, do którego ja mam bardzo osobisty stosunek. Film Bartka Prokopowicza, Chemia też, czyli też z Agnieszką Żulewską. Osobisty ze względu na to, że ja przyjaźniłam się z Magdą Prokopowicz. Też jakoś tam wspierałam ją w fundacji. W związku z tym do tego filmu podchodziłam w taki sposób, pamiętam, że byłam też zaproszona na jakąś taką premierę dziennikarską, żeby tam jakąś tam recenzję i oczywiście ja od razu poszłam z takim nastawieniem, że ja nie będę tutaj patrzyła warsztatowo na jakie co jest tutaj dobre w tym filmie, co złe, co bym zmieniła, tylko że na ile widzę was odgrywających te role osoby, które znam i Magdę bardzo dobrze, Bartka też nieźle, zresztą Bartek też u mnie był dwa razy w programie, którym jeszcze poprzednio prowadziłam. Po śmierci już Magdy.
To jest taki film, który dostał jakoś bardzo złe recenzje, tam chyba jakieś były jakieś te węże i tak dalej. Nawet nie wiem. Nie wiem. Nawet nie wiesz, tak? Nie, więc bo właśnie chciałam powiedzieć, co wtedy, kiedy grasz w jakimś filmie, który potem ma właśnie złe recenzje, albo który sam uważasz, że nie jest najlepszy. Gdzieś w jakimś wywiadzie mówiłeś, że śpi kochanie. Też, że no, może nie powiedziałeś, że to jest zły film, ale że no... Nie, ja tam do siebie mam różne rzeczy, które mógłbym zrobić lepiej. Jakoś tak nie miałem wtedy... Może to była kwestia po prostu większego popracowania przy scenariuszu jeszcze z moją postacią, ale to nie jest... Ja lubię rzeczy... To nie jest tak oczywiście, że bezkrytycznie patrzę, ale wiem, że ja do każdej postaci... Znaczy ja daję 100% tego, co mam dzisiaj, nie? W danym momencie i... Kurczę, wtedy nie mogę mieć też pretensji, no bo przecież nie da się dać 101%. Mm-hmm. No, więc jeżeli dajesz 100%, no to kurczę, no tyle było mi stać wtedy. No. Mm-hmm. Oczywiście może się to komuś podobać albo nie, ale od czasu jak to jeszcze były recenzje teatralne, kiedy czytałem jeszcze w szkole teatralnej będąc, jak chodziłem do Teatru Starego często w Krakowie oglądać z wielkimi wypiekami na policzkach po prostu wybitnych aktorów i świetne spektakle teatralne, coraz bardziej rozkochując się w tym zawodzie i potem czytałem recenzję, w której, a to nie była recenzja w czegoś, w czym ja grałem, tylko ja patrzę, jak tam jakiś jeden z drugim recenzent, często z kompleksami tego, że chciał kiedyś może być albo reżyserem, albo aktorem, a teraz nie może i ścigają się ci recenzenci w tym, kto bardziej w jeszcze piękniejszy sposób opisze to, jakie beznadziejne rzeczy widzieli, a ja widziałem to samo przedstawienie i miałem, kurczę, to było piękne, jak możesz tak pisać, nie? Ja od tamtej pory, oczywiście nawet chyba miałem jakąś rozmowę z Małgorzatą Hajeską wtedy, bo nie mogłem zrozumieć. Jakaś tam recenzja była czegoś, w czym grała, że nie była za fajna. Ja mówię, że to jest wstrząsające. Mnie to po prostu żywo dotknęło i muszę pani po prostu powiedzieć, że ja uważam zupełnie inaczej, że to było piękne. A ona właśnie powiedziała, że, no, że to jest część tego zawodu, ale że tego też nie można aż tak, no, nie może się tak przejmować. Nie? No, trochę wracając do tej Krystyny Jandy, no, to jest zawód związany z opiniami różnych ludzi i jesteś wystawiony na recenzję. Musisz być na nią gotowy, ale jeśli liczysz na rzetelność w tych recenzjach, to niestety, ale ich czasami nie uzyskasz. Więc się nie przejmuj, no po prostu będzie lepiej, będzie gorzej. Ty rób swoje, rób to jak najlepiej umiesz. Ja od tamtego czasu nie czytam, więc ja nie wiem, co się recenzentom podoba, co się nie podoba, nie? Tym bardziej, że myślę, że też już... No jeszcze parę osób może takich jest, ale minęły te czasy tych wielkich recenzentów filmowych. No jest pan Raczek, powiedzmy. Ale że bardzo często, kiedy czytam jakąś recenzję i ona jest szalenie entuzjastyczna na przykład. Czy tam nie było posmarowane? Znaczy jest i patrzę, że jest to osoba, która na przykład jest powiązana z Kanał Plus, tak. Prawda? I nagle jest to bardzo dobrze, a to coś, co pokaże się na Netflixie, co było całkiem w porządku, zostanie absolutnie... W tym wywiadzie, który wspomniałem o Estera, on mówi, że nawet spotykał się z takimi dziennikarzami muzycznymi, którzy potrafili dla dwóch różnych czasopism, w zależności jakie było zapotrzebowanie, o tej samej płycie jego, napisać dobrze i źle. No. Więc jakby to jest, dlatego właśnie mówię, no, czasem się nie należy aż tak mocno przejmować. Ja bym chciał, żeby recenzja na przykład, kiedyś tak mi się wydawało, że recenzja powinna mnie też uczyć czegoś. Lubię takich właśnie, jeżeli ktoś potrafi mi na przykład pokazać, teraz oglądam szachy często, które nie umiem jakoś super grać, ale uwielbiam oglądać takie streamingi. Tam na przykład jest jakiś mądrzejszy koleś ode mnie w te szachy, jakiś FMCM czy IM, czy grand mistrz, w sensie arcymistrz i nagle on mi tłumaczy, jakie tu byłyby ścieżki w następnym ruchu, nie? Idea jest taka, albo taka, albo taka. Ja mówię, aha! I mnie to rozwija, to jest wspaniałe. Znaczy, tego bym wymagał od recenzji, nie? Że ona mi powie na przykład o tym, że to jest bardzo ciekawe nawiązanie do na przykład kina francuskiego przełomu lat tych i tych. I ja sobie mogę coś dzięki temu poszukać, nawet jeżeli nie wiem i mówię, aha!
Że tu jest jakiś, znaczy, że ja bym chciał, żeby to było takie ogólno, też rozwojowe, trochę o kinie tak ogólnie, ale przede wszystkim z miłością do kina. Bo kiedyś byłem na takim festiwalu w San Sebastian, jeszcze z chrztem. I tam były takie broszurki wychodziły festiwalowe. To jest każdego dnia, nie? Na następny dzień, na następny, nie? Podsumowanie poprzedniego dnia, podsumowanie poprzedniego dnia. I w tych broszurkach, ja tego nie zapomnę nigdy, że tam te broszurki opisywały fajne filmy, które były dzień wcześniej. I tyle. I tych, które po prostu niefajne, nie było. Ale też nie było opisu, dlaczego były niefajne, bo do dupy to, bo tak, do dupy tak. Tam. Do dupy. Tylko po prostu były te super filmy, albo to, co warto zobaczyć, nie? A to mam takie wrażenie, że często bywa w Polsce, że nie idźcie na to, bo albo, znaczy, że promowanie właśnie też i w recenzji takich właśnie, promowanie takiego negatywnego myślenia, no w ogóle taki rodzaj recenzji, którego nie lubię. Ale tak samo nie przejmuję się recenzjami jakby tego, że, bo wiadomo, że teraz się też często ocenia, ilu widzów poszło na coś, ilu nie poszło. Ile zarobił film. Dokładnie, ile zarobił film no i mamy takiego przecież gwiazdora teraz w Polsce, co przecież robi filmy i się chwali, ile milionów zarobił, no ale przecież nie robi filmów. No, znaczy robił, ale... No, może robił, ale już nie robi tych filmów od dawna i to jest po prostu jakaś ściema. Po drugie też Disco Polo ma bardzo dobrą słyszalność w Polsce, więc i też zarabiają krocie, nie? No, jakby to nie jest, kurczę, kwintesencją, znaczy kultura nie może się sugerować finansami, no, tak do końca, no. Tak, ale wiesz co, myślę, że jeszcze jeśli chodzi o krytykę i recenzję, że no, to jest to wpisane o to wszystko, co mówiliśmy, o tym zarządzanie kortyzolem, że wszystko musi być bardzo emocjonalne. Tak, tak, i musi być, tak, krzykliwe. Tak. I też ten, on też walczy o swoją pozycję, ten recenzent, żeby być bardzo widocznym, tak, i potem będą go cytować. No, a jak napisze coś, co będzie bardzo rzetelne, a to, że nawiązuje do cinema noir, a tutaj to jest takie, prawda, czy to jest, no to już jest tylko dla wąskiej grupy, a jeżeli tam powie, że dno, tam dno, dna i tak dalej. Masakra. Masakra. To jest jakby... Tak, to, no to wtedy to będzie. Ja wciąż jednak nie rozumiem, że ludzie nie rozumieją, że to się przecież znosi, nie? Że wielokrotne powtórzenie tego krzykliwego hasła... Słowa się dewaluują. Tak, niesamowite, to przestaje być niesamowite. Mam taką jedną koleżankę na Facebooku, która bardzo często zamieszcza... Znaczy w zasadzie wpisy, które umieszcza, to takie recenzje różnych rzeczy, które widziała albo nie widziała, albo słyszała, sytuacje z kulturą związane, no właśnie wystawy, teatry, filmy. Wszystkie są opisane jako, akurat tu pozytywnie, no bo ona opisuje jako niesamowite, niebywałe i że nigdy czegoś takiego nie widziała, nie przeżyła. I ja naprawdę po czwartej takiej recenzji mam, kurczę, no to ja wiem, czy gdzie to zabrnie, nie? No bo no, to jest jak to jest gradacja. Niesamowite, wiecznie jest niesamowite i jeszcze to, ale to jest zjawiskowe. Nie było czegoś takiego. Ja mam, no dobra, tu jest pozytywna narracja, więc tyle dobrze, tak. Ale jednocześnie mam takie, kurczę. Gdzie to się zaczyna, gdzie to jest ta granica? Tak, ale po drugie, no to się znowu. W pewnym momencie ja już nie wierzę w ten gust, czy on jest rzeczywiście aż tak działający, skoro wszystkie rzeczy są tak świetne, nie? Czy to przypadkiem nie mówi bardziej o tej osobie, że byłam tu i widziałam i ten, niż to, że to rzeczywiście było aż tak wybitne, nie? No bo aż tyle rzeczy wybitnych, no nie wyobrażam sobie, że jest w stanie człowiek non-stop tworzyć, nie? Mimo, że uważam, że wiele jesteśmy wybitnych rzeczy w stanie stworzyć, ale że tutaj też trzeba taki umiar mieć i uważam, że gdyby recenzje były rzetelne i nagle jakaś jedna kogoś zachwyciła, to ja mam, o kurczę, to aż ciekaw jestem jeszcze bardziej, bo skoro tego recenzenta cenię za jego poprzednie rzetelną pracę, a tu jeszcze go tak zaskoczyło, no to jestem ciekaw, co go zaskoczyło, nie? A dzisiaj... No nie jestem tego ciekaw, nie? No tak, a poza tym wiesz, zawsze będzie bardziej też ta kwestia jest właśnie klikalności, w związku z tym jak zaczęłam się przygotować do naszej rozmowy i tutaj wiadomości jakoś tam, no to wiesz, twoje nazwisko zestawione z Julią Wieniawą, że powiedziałeś, że nie jest aktorką, tylko celebrytką, ale że nie zazdrościsz jej tego, że więcej zarabia, bo rozumiesz ten... Że tak powiem, mechanizm jest taki, że no ona to jakby zarabia na tym marketingu, że ona jest tym marketingowcem jakiegoś... Też nie powiedziałem nic, co by miało ją obrazić osobiście, bo a zwłaszcza, że... Ale myślę, że ona to też powinna rozumieć absolutnie, no bo zwłaszcza, że jakby ustawiając się, pozycjonując się jako jednak osoba właśnie rozpoznawalna,
no to jednak jest narażona na te właśnie na takie wypowiedzi, nawet mnie. Tak. A z mojej strony to była tylko i wyłącznie klasyczna taka konstatacja, trochę smutna, że po prostu wielu moich wybitnych aktorów, kolegów, którzy studiowali, nie ma czasami pracy albo ma problem z tą pracą, bo ten warsztat, który posiadają, przestaje być aż tak bardzo ceniony w obliczu tego, że ktoś inny może zapewnić oglądalność. Nie? A zresztą powiedziałem, że ta cała Julia z pewnością jest niesamowicie pracowitą osobą. Tak. I to wszystko, co osiągnęła, to jest jej zasługa i to jej trzeba przyznać. Mało tego, prawdopodobnie na castingach też może lepiej wypadać niż dyplomowani aktorzy, bo ma pewność siebie, która jest niezbędna do uzyskiwania, a ci wielokrotnie przegrani, skreślani aktorzy przestają w siebie wierzyć i też wypadają z pewnością gorzej. Więc to jest takie dziwne koło zamknięte. Natomiast tutaj nic jest absolutnie z mojej strony do Julii Wieniawy. Tak, ona tak, jest tak. pewnym rodzajem przykładem akurat tak, z czego ostatnio nawet się dowiedziałem, że gdzieś pojechała chyba gdzieś za granicę nawet do kształcić się właśnie aktorsko, dokształcać się, więc na pewno nad tym pracuję. I to nie jest kwestia, że skoro bardziej mam problem z tym nazywaniem wszystkich aktorami albo pamiętam, jak pierwsze te tańce z gwiazdami wychodziły, to... Człowiek nie wiedział, kto to jest. Tak, nie wiedział, ale też wtedy wychodziły właśnie te postaci, które... No to znowu będzie potem moje nazwisko kojarzone, no ale trudno, niech powiem, bo znam, jakby pamiętam początki jakby braci Mroczek i Katarzyny Cichopek w Wem jak miłość, tak. No osób, które zostały wzięte z castingu, no ale amatorów, no tak trzeba to nazwać, tak. Nie? I którzy w krótkim czasie byli podpisywani aktor, nie? Aktorka. I ja pamiętam, że miałem z tym taki zgrzyt, nie? No bo wiem, ile trzeba naprawdę poświęcić, żeby dostać się do szkoły teatralnej. Ile trzeba potem w tej szkole poświęcić, żeby skończyć tę szkołę teatralną. I to nie są, kurczę, to nie są zabawy w przedszkolu, że w kółku siedzimy i klaszczemy. To jest naprawdę tam musisz w środku pogrzebać. To jest, żeby osiągnąć ten warsztat, to trzeba naprawdę dużo rzeczy poświęcić. To jest ciężka praca. I teraz ona jest nagle dewaluowana, no, w takim zestawianiu. No. I chyba tylko o tym chciałem powiedzieć. A nie to, żeby kogokolwiek dotknąć i urazić. Bo nie znam osoby, to też nie mam zamiaru, dlaczego mam obrażać osoby, których nie znam. No, no tak. I jeszcze to, o czym mówiliśmy troszkę w pierwszej połowie naszej rozmowy, że wiesz, że ci naturszczycy dawni, no typu Jan Kmilsbach, no tak. czy Jerzy Dobrowolski, no to były takie osoby, których się nie zapomina, bo byli bardzo po prostu esencjonalni tak jako osobowości. I rzeczywiście ale nie zdziwiłbym się, chociaż nie miałem możliwości poznać Kmilsbacha, ale gdybym był nazwany aktorem, myślę, że wiem, co by odpowiedział. No tak. Więc jakby, no. I jak wiemy, nawet nie chciał się uczyć angielskiego, bo nie wierzył w swoją dokładnie, bo karierę, zostanie potem zostanie wiadomo, wiadomo jak z czym. Jak mówimy właśnie o naturszczykach, jak mówimy o tych osobach, no, celebrytach, to też ja oglądając Skazano, mam nadzieję, że będzie kolejny sezon. Zdradzisz, tak? No, my robimy trzeci w tym momencie, ale nie wiem, czy nie jest jakimś możliwe, że będzie czwarty. Dlatego to już nie do mnie pytania to są. No tak, w każdym razie już w drugim, kiedy ciebie zastąpił Woronowicz, to już to naprawdę byłeś bardzo poczciwą postacią. A, tam się zmienia. W trzecim sezonie się dużo zmienia. Bardzo, no tak. Bardzo się ten wątek podoba. Podoba mi się ten wątek, bo on naprawdę sinusoidalnie tam pracuje. Ale pan Woronowicz oczywiście jakoś najczęściej tę rolę tego kulturalnego, bardzo złego, tak sadystycznego. Zresztą tak, bardzo, tak. Bardzo lubię. Mam nadzieję, że kiedyś będzie tutaj naszym gościem. Ale wracając do Skazanych i aktorów. Tam oczywiście jest Agata Kulesza, wspaniała jak zawsze, twoja rola. Natomiast dla mnie no, wielkim odkryciem były te dziewczyny współwięźniarki, które tam grają, czy Patty, czy Kosa i teraz już nie pamiętam, taka jeszcze z warkoczykami. Dziewczyna. Amfisę tam grała. Tak, no, w ogóle te dziewczyny, wszystkie, no.
I to ja nawet no, Patty wiedziałam, że jest aktorką. Tutaj nie mogłam nawet skojarzyć, czy to są też jakieś aktorki. Dziewczyny, aktorki, ale to rzeczywiście one tak weszły w to. I to jest takie moim zdaniem troszkę jak Furioza była takim tym filmem właśnie męskim. I tam też ci aktorzy, no, rola Mateusza Damińskiego i nie tylko, bo tutaj no, wiele nazwisk bym też chciała wymienić, więc nie będę, bo kogoś pominę. Więc tutaj takie role osób, które właśnie nie grają tych pierwszoplanowych ról, są świetne. Potem patrzy się, że są jakieś, nawet nie wiem, jakieś komedie romantyczne czy coś takiego i my mamy w tych rolach, nawet w jakichś epizodach też te znane twarze, co nie daje szansy świetnym aktorom na pokazanie się, no bo właśnie to, bo ci nie są znani, a ci są znani z tego, że są znani, czyli będą jeszcze bardziej znani, no bo więcej osób przyciągną. No to jest, kwestia castingu. Oraz kwestia akceptacji producenckiej. Producenckiej, no. Wracając do Skazanej, no tam naprawdę wspaniały casting. No. Wyciągnąć dziewczyny, które nie do końca miały, znaczy inaczej, które nie miały nazwisk. Mm-hmm. Nie wszystkie, no Ola Adamska, tak. Mówmy się, od paru lat grała, ale no kompletnie i część osób nie jest w stanie jej tam rozpoznać, więc tak, to jest... No, bo ona zawsze liryczna była, liryczna blondynka. Też blondynka właśnie, tak, więc no. To tam wszystko jest zmienione, ale wszystkie pozostałe dziewczyny, no to są przecież aktorzyce, no. Tak. Mówię w pozytywnym tego słowa znaczeniu, aktorzyca, no, tak. czyli to ma pazur, tak. To ma osobowość i to jest świetna, to jest świetne na scenie, nie? Znaczy aktorzyca, szkoda, że nie ma męskiego odpowiednika na aktorzyca, aktorzyc. No ale to... Aktorzysko. One są po prostu świetne i to jest sygnał jasno wysłany, że kurczę, drugi plan w Stanach tak samo, obsadzane te drugie plany są wybitnymi aktorami. I tam są stworzone postaci. No, gdy masz to obsadzone po prostu jakimiś albo słabymi aktorami, albo właśnie naturszczykami, którzy nie zawsze mają charakterystyczności jakieś, okazuje się, że ten cały drugi plan tak w zasadzie nie zauważasz go. I kurczę, nie wiem, czy to... I u nas się tak chyba utarło, że to jest dobre. Znaczy, żeby nie zauważać drugiego planu. A właśnie to jest bardzo złe, no bo to wszyscy powinni grać do wspólnej bramki. No i dziewczyny stworzyły postaci. No i te postaci są, kurczę, każda jest inna i każda jest zauważalna. I nagle się tak przyglądasz, mówisz, naprawdę to są... No weszły w te role genialnie. Więc tutaj też myślę, że jest taki sygnał właśnie, żeby odważniej szukać w castingu, żeby szukać w teatrach i nie tylko po nazwiskach i nie tylko w Warszawie i w Krakowie. I nie tylko w Warszawie i w Krakowie. Dokładnie. Właśnie Anna Gorszorek, która tam gra Swietę, no, wyciągnięta z Legnicy, tak. A niedawno dostała właśnie główną nagrodę za monodram na festiwalu, nowym festiwalu w Łodzi, więc jakby, kurczę, to wszystko działa, więc to jest jedno. No a dwa, no to ten akcept producencki, który nawet jeżeli czasem mi się wybierze, już obsadę świetną znajdzie reżyser castingu i ten producent, który czasami jednak liczy tylko słupkami. No ważne, żeby kurczę, nie zawsze mu tylko te słupki siedziały w głowie. No bo okazuje się, że później to, jeśli chwyci, a wiem zresztą od producenta Skazanej, że bardzo chwycił serial, że ma niesamowitą oglądalność, no to kurczę, no czym chwycił? No chwycił tymi nieznanymi też twarzami. I to jest sygnał, że to można zrobić właśnie, a nie tylko, że gdybyśmy obsadzili w drugim planie po prostu same znane osoby, znane też właśnie słupkowo, instagramowo, okazałoby się, że może by nie stworzyły tych postaci i serial by wcale nie dostał takiej oglądalności, nie? Myślę, że tak i taki pewnej autentyczności, no bo też patrząc na takie osoby, których nie znamy, to właśnie też no nie wiemy, bo tak to wiemy, że to jest ta aktorka, która odgrywa tę rolę, więc tak. To już rzeczywiście jest to bardzo ważne. I teraz film, rozumiem, ostatni, który jest teraz od niedawna, z kolei z innych powodów mam bliski, czyli Chrzciny, tragikomedia, ten mi z kolei bliski ze względu na to, że rodzinny. Czyli tak, z 13 grudnia 81 roku, stan wojenny. Gdzieś w górach, gdzie wy to kręciliście? My pod Nowym Targiem kręciliśmy część rzeczy ze wnętrza, tak. Natomiast wnętrza kręciliśmy pod Warszawą latem.
No aha, no tak, bo tutaj trzeba było już się pomyślać. No tam pandemia nam przerwała zdjęcia. A, ogóle, nie? Więc, ale to musiało być w górach, no bo już teraz takie czasy, że już poza górami zimy nie ma. No, nie ma. W latach. Ale tam też nie było, tam nam spadł śnieg chyba na 2 dni przed rozpoczęciem zdjęć. To no. jest niesamowite, no, że no nam tak. się to udało zrobić. No. I zresztą 2 dni chyba po skończeniu zdjęć wszystko wywiał wiatr. Tak, no i tam trzecioplanową, czwartoplanową rolę odgrywa generał Jaruzelski w telewizorze. Oczywiście, i w radiu. Tak. I powiedz, jak ten film, bo to jest tragikomedia, w związku z tym ja myślę, że też podejście do no, pewnych kwestii związanych z naszą historią, z historią dość dramatyczną, to jest takie, że jednak my chcemy patrzeć na to tak trochę koturnowo to pokazywać. Mhm. Natomiast tutaj pokazany pewnego komizmu w tej sytuacji. Nie chcę tutaj też Państwu zdradzać, bo film można zobaczyć też chyba na playerze, tak? Możliwe, jest, nie tak, wiem. Tak, nie tak wiem, na playerze, więc polecam. Chrzciny, świetna rola Katarzyny Figury, która już od dawna pokazuje, że już potrafiła z tej seksbomby, którą była już dawno, przejść na zupełnie inne i być babcią w sweterku robionym szydełkiem. I taka rola, która też się właśnie... I ty tam jesteś takim Polakiem, tam komuchem, który co prawda tym komuchem z pewnego procesu związanego z rodzinną historią, więc też, żeby tutaj nie zdradzać tego filmu. Ale tam też pojawiły się poza kilkoma właśnie osobami znanymi, też kilka osób, tych młodych aktorów, czy nawet w tym średnim wieku, takich aktorów, których ja nie kojarzyłam. Mhm. Tak. No nie, tam też właśnie ten casting, no kurczę, robiąc film, który dzieje się w obrębie jednej doby, który w zasadzie jest taką opowieścią o rodzinie zamkniętej w jednym pomieszczeniu. Takie trochę teatralne, no tak, właśnie są nam więc, tam 3 miejsca. Tak. Kurczę, gdybyśmy tam nie mieli dobrego castingu, w sensie, że nie byli świetni aktorzy, no to nie dałoby się tego po prostu udźwignąć, bo tam to tempo, które jest niezbędne, żeby szybko podawać, żeby zmieniać, no i co się okazało? No właśnie, że że Kuba Skoczeń, reżyser, jakby dokładnie poszukał. On miał jakiś tam pomysł na... Mi dość wcześnie zaproponował. Ja się zgodziłem absolutnie. Ja byłem nawet wybrany jeszcze przed Kasią Figurą, bo jeszcze tej matki nie miał, bo szukał jeszcze, pamiętam, tam parę aktorek było branych pod uwagę. No i Michał Żurawski. No ale potem się okazało, że właśnie Kuba mówi, kurczę, trzeba poszukać tej całej rodziny. Rodziny, nie? Te siostry wszystkie tego. No i się okazało, że właśnie jedna świetna aktorka Teatr Wybrzeże w Gdańsku, nie? Znaczy, że kurde, to jest niesamowite. I druga gdzieś tam pamiętam, że właśnie mówiła, że gra w jakimś... gra w takim codziennym serialu i na przykład, że kurczę, że to jest niesamowite, że ktoś mnie wyciąga z takiego codziennego serialu i daje szansę. Ja mówię, tak, bo to są świetni, po prostu świetni aktorzy i to wszystko zafunkcjonowało po prostu. Bardzo, bardzo ciekawy skład. No, film też nie jest, no, stan wojenny jest punktem wyjścia, ale to mówmy się, że jesteśmy o rodzinie, mówimy o rodzinie akurat w takim ciężkim dniu dla... Matki głównie, głównie dla matki. Ale tak, polecam, bo ja też bardzo walczyłem, żeby zagrać w tym filmie, bo tam mi się pierwszy raz też pokryły terminy z czymś innym. Aha. I po prostu wybrałem ten film, a nie coś innego, mimo że też to było fajne, jak się później okazało. Więc to jest taki mój osobisty wybór, to też dla mnie jest ważne, że czasami no, podejmuje się też decyzje. No i akurat cieszę się, że wyszło to kino. No. Wyszło. Tutaj jest taki zwyczaj, świecka tradycja, że gość na koniec może... Śpiewa i tańczy. Wyciąga gitarę. I może, właśnie nie, możesz zaprosić do teatru, możesz jakieś swoje credo powiedzieć, no, po prostu pozdrowić widzów. Tak, no ja serdecznie pozdrawiam widzów. Nie mam żadnego kreda aktualnie, którym się... nie mam w ogóle chyba kreda, którym bym się kierował. Zapraszam oczywiście na we wszystkie miejsca, gdzie można mnie zobaczyć. Idźcie na wybory. O. Dziękuję bardzo. Dziękuję bardzo.
I również dziękuję Państwu. Mnie się bardzo dobrze rozmawiało. Mam nadzieję, że Państwu również się oglądało. Jak zwykle czekam na Wasze komentarze i do zobaczenia wkrótce. Dziękuję. Dziękuję pięknie.